Wydaje mi się, że ma wszelkie cechy lidera. W każdym razie w tej debacie się wyróżnił, chociaż mój ranking byłby nieco inny. Znaczy ja nie uważam, żeby zwycięstwo pana Adriana Zandberga było aż tak przekonujące, jak piszą internauci, jak opinie, jakie pojawiły się na Twitterach, pospiesznie formułowane. Ja tam pierwsze miejsce przyznałabym jednak Januszowi Piechocińskiemu, który był merytorycznie najlepiej przygotowany, a ponadto potrafił jako jedyny w tej debacie tak rzetelnie ocenić te ostatnie 8 lat. Potem pan Zandberg i potem pan Petru. Taka jest, była moja trójka zwycięzców tej debaty 8.